tym wideo pokażę Ci dokładnie, jak możesz zmienić stan swojego umysłu po to, aby osiągnąć sukces. Jeżeli chcesz więc zmienić swoje życie, poprawić jego jakość i być bardziej szczęśliwym, musisz zobaczyć ten materiał do samego końca. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Jeżeli powiedziałbym Ci, że to, dlaczego znajdujesz się w dokładnie tym miejscu Twojego życia, gdzie jesteś, zależy jedynie od tego, co znajduje się w Twojej głowie, uwierzyłbyś mi na słowo? Myślę, że nie. Zaraz w Twoim umyśle pojawiłyby się myśli typu: a co Ty, człowieku, możesz o mnie wiedzieć? Moja sytuacja jest inna niż Twoja i tego typu podobne. Prosiłbym Cię jednak o odrzucenie tych myśli i zastanowienie się przez chwilę nad tym, co mam Ci do powiedzenia. Wyobraź sobie drzewo. Załóżmy, że tym drzewem jest nasze życie. Rosną na nim owoce, które są naszymi osiągnięciami. Patrzymy więc na nasze owoce i stwierdzamy, że jest ich niewiele, a te, które znajdują się na drzewie, są za małe i mają cierpki smak. Co wtedy robimy? Większość z nas koncentruje się jeszcze bardziej na owocach, czyli naszych osiągnięciach, ale co tak naprawdę tworzy owoce? Wyrastają one z nasion i z korzeni. To, co znajduje się pod ziemią, tworzy to, co znajduje się nad nią. To, czego nie widać, tworzy to, co widać. Oznacza to, że jeśli chcesz zmienić owoce, musisz najpierw zmienić korzenie. Wiele osób może się z tym stwierdzeniem nie zgodzić. Jako ludzie jednak jesteśmy częścią przyrody, czy nam się to podoba, czy też nie. Ignorując więc prawa przyrody, toczymy walkę, której nie możemy wygrać, a która prowadzi nas jedynie do rezygnacji i cierpienia. Koncentracja na owocach, które już wyrosły, jest więc bezsensowna, ponieważ nie możemy ich już zmienić. Możemy jednak zacząć pracować nad korzeniami tak, aby stopniowo zacząć je zmieniać po to, by wydawały inne, lepsze owoce. Musimy więc zejść pod ziemię i je wzmocnić. Wszystko to, co widzisz, kim jesteś, twoje zachowania, pozycja społeczna, waga, nastawienie jest wynikiem tego, co dzieje się w środku ciebie. To tam tworzą się różnego rodzaju myśli. Mógłbyś powiedzieć, że myśli nie mają wpływu na moje życie. Czy jednak, kiedy zaczynasz myśleć o tym, że na przykład zaczynasz jeść mega kwaśną cytrynę, musisz ją powoli przeżuwać i czujesz, jak kwaśność rozlewa się po całych twoich ustach, powodując gęsią skórkę, krzywisz się, lecz nadal żujesz kwaśną cytrynę. Hej, chwileczkę, ty wcale nie żujesz kwaśnej cytryny. Dlaczego jednak w twoich ustach zebrała się dodatkowa ilość śliny? Sama tylko myśl wyzwoliła w twoim organizmie reakcję, która objawiła się tak, a nie inaczej. Czy teraz już wierzysz mi, że myśli mogą prowadzić do uczuć, które prowadzą do określonych działań? Tak jak na przykładzie z cytryną działa cały nasz organizm i wpływa na wszystkie dziedziny naszego życia. Nieważne więc, czy jest to zdrowie, zasobność naszego portfela, wygląd fizyczny, wszystko zależy od tego, co siedzi w naszych głowach. Jeżeli nie zrozumiemy, jak ważnym jest uporządkowanie naszego wnętrza, tego, czego nie widać, a co jest szalenie istotne i ma wpływ na to, co na zewnątrz, nigdy nie osiągniemy sukcesu. W myśl Biblii musimy budować na skalę, a nie na piasku. Jak więc możemy zacząć zmieniać nasz umysł, aby ustawić go na sukces? W zależności od tego, jaką część swojego życia chciałbyś zmienić, musisz najpierw dowiedzieć się, co ty sam sądzisz i jakie informacje posiadasz na temat danego segmentu swojego istnienia. Weźmy na tapetę pieniądze, ponieważ po pierwsze, kanał Sprytny Pieniądz w znakomitej większości traktuje właśnie o zarabianiu, inwestowaniu i oszczędzaniu. Po drugie, pieniądze są najczęstszym problemem wielu z nas i ich zarabianie sprawia wielu osobom problemy. Najpierw zapisz wszystkie swoje opinie, jakie słyszałeś na temat pieniędzy, zamożności i bogactwa, gdy byłeś dzieckiem. Następnie napisz, jak twoje opinie wpłynęły dotąd na twoje życie finansowe. Zastanów się, czy te myśli są dobre, czy wspierają twoje działania, czy raczej je sabotują. Wreszcie zastanów się, czy naprawdę zgadzasz się z opiniami, których nauczyłeś się, kiedy byłeś małym dzieckiem. Możesz mieć wiedzę i wszystkie potrzebne umiejętności, ale jeżeli twój schemat nie jest nastawiony na sukces, nie osiągniesz go. To, co wynosimy z naszego domu, jest szalenie ważne w życiu dorosłym i jeżeli nie zdamy sobie sprawy z tego, że wiele z naszych działań wynika z tego, w jakich warunkach się wychowywaliśmy, nie odniesiemy sukcesu.
Dla przykładu, jeżeli w naszym domu rodzinnym pieniądze były obiektem zażartych kłótni, problemów i nieprzespanych nocy, oczywistym jest, że będą kojarzyły się nam one negatywnie. Będziemy od nich stronili i w kółko powtarzali slogany, że pieniądze szczęścia nie dają, czy też, że wszyscy bogaci to złodzieje i sknery. Weźmy troszeczkę inny przykład. Często słyszymy o historiach osób, które pochodziły z bardzo biednych rodzin i udało im się osiągnąć niesamowity sukces w życiu dorosłym. I w tym przypadku zadziałało prawo, że wszystko wynosimy z domu rodzinnego. W takim jednak przypadku tego typu osoby były tak skrajnie zdeterminowane, aby osiągnąć sukces, że się im to udało. Niestety ich determinacją była albo złość na własnych rodziców, którzy nie umieli zapewnić im odpowiednich warunków, lub po prostu nie posiadali odpowiedniej wiedzy, jak zarządzać pieniędzmi, albo to, że w szkole czy też na placu zabaw odstawali od grupy i byli wyśmiewani przez swoich rówieśników. Tego typu osoby tak bardzo chcą osiągnąć sukces, że im się to udaje, niemniej jednak nie prowadzi ich to do szczęścia. W ich umysłach pieniądze kojarzą się ze złością i im więcej ich mają, tym ta złość narasta. Kolejny przykład. Znam człowieka, który cały czas powtarza, że ma pecha, że nic mu w życiu nie wychodzi, czego się nie dotknę, zaraz się psuje i tak dalej, i tak dalej. Jak myślisz, czy tego typu osoba osiągnie sukces? Czy jej życie będzie szczęśliwe? Czy dopnie swoich marzeń? I znowu warto w tym miejscu podkreślić, że jeżeli będziesz zdania, że pieniądze są złe, że nie jesteś wart, by być osobą zamożną, tego typu myśli zdominują twój umysł, będą prowadzić do określonych emocji, a te do działań sabotujących twoje marzenia. Jeżeli jednak będziesz sądził, że zasługujesz na dobro, dostatek i miłość i wszystko to co najlepsze, twoje myśli zaczną budować w tobie uczucia, te zaczną budować działania, a te poprowadzą do wspaniałych zdarzeń. W tym miejscu warto zrobić sobie więc rachunek sumienia i zapytać szczerze samego siebie, jakie jest moje podejście do pieniędzy, jaki jest mój schemat zarabiania. Wolę inwestować, czy raczej gromadzić kapitał? Wybieram bezpieczne źródła dochodu, czy wolę te o wyższym stopniu ryzyka? Czy jestem zaprogramowany na dobre, czy też na złe nawyki finansowe? Musimy stać się świadomi tego, co sobie wiemy, ale co ważniejsze, musimy zdać sobie sprawę z tego, że mamy prawo, ba, nawet obowiązek postępować tak, jak uważamy tu i teraz, a nie tak, jak wynikałoby to z naszych poprzednich doświadczeń z dzieciństwa. Dlatego też stanowczo musimy odciąć się od wszystkich przykrych sytuacji, które wystąpiły w przyszłości i zacząć na nowo budować naszą osobowość ze wszystkimi jej cechami, jakie chcemy i pożądamy. To jedyna droga do osiągnięcia sukcesu. Mam nadzieję, że to wideo w dostateczny sposób uświadomiło Wam, jak ważne dla każdego człowieka są jego myśli i to, co znajduje się wewnątrz naszej osoby. Jeżeli uważasz, że ten materiał w jakikolwiek sposób Ci pomógł rozwinąć swoją osobę i poprawić to, kim jesteś, zapraszam Cię serdecznie do zrobienia swojego pierwszego kroku na drodze przemiany i po pierwsze podesłania tego wideo swoim znajomym, jak również zapisania się na newsletter, dzięki czemu będziesz na bieżąco informowany o innych ciekawych materiałach poszerzających zakres Twojej wiedzy. Link do zapisania się na newsletter znajdziesz w opisie tego materiału. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.